Talagnity na oponie Jeepa. Zobaczymy, jak Jeep zagada. Trzeba go jechać zatankować. Na voltomierzu mamy 12,1. Mamy 11,6, 11,7. Zobaczymy, jak zagada. No tak średnio. Spadło do 9 V przy uruchamianiu silnika. Ładowanie jest. Jedynie czego nie ma, no to żywotności. No akumulator się typowo już kończy. Zapinam pasy. O kurde. Z chorymi łokciami ciężko zapinać pasy. Jadę zatankować, bo już gaz się skończył dawno temu. Temperatura jeszcze na dworzu 10 stopni. Ruszamy. Sprawdzimy, czy spryskiwacze działają, bo ostatnio zamarł z prawy. Działają, więc się już rozmroził. No jeszcze słabo działa, ale już jest, tak jest lepiej niż jak było podczas jazdy do Warszawy. Zima w pełni, trzeba się nią cieszyć i delektować. Przed chwilą minąłem rowerzystę, listonosza rowerzystę. No jemu jednak współczuję. O, włączył się alarm, że gazu zabrakło. Temu rowerzyście współczuję. Niestety, no ma teraz przechlapaną robotę. Dobra, ja już zjeżdżam na tankowanie. Gaz po 2,29. Zatankowane. 90 niecałe 2 zł. Odpalam brykę, jedziemy dalej. 15,7. Takie jest spalanie według komputera. A takie jest na 200 według dystrybutora. O tym mówiłem. O listonoszu tutaj, który pojeździ w takich warunkach. Niestety ma ciężko. A ja już zrobiłem 1,8 km od stacji. Przejadę się Jeepkiem. Tam po drogach takich mniej uczęszczanych troszkę się pobawię. Tak wygląda dróżka. Większość polnych, znaczy no nie polnych, większość dróg nieutwardzonych na wsi. Nie no, tu żaden pług, żadna piaskarka, nic takiego na pewno nie jechało. I tu się można troszkę powygłupiać. W granicach rozsądku oczywiście. Oj Grzegorzu, a teraz sobie wrzucimy napędzik, wrzucimy drive i zobaczymy, czy... A przednie koło też szarpie. O kurde, frajda jest, nie ma co. D na przełożeniu na skrzyni biegu w tylnionapędowym aucie oznacza driftowanie. Szczególnie jak mamy takie warunki atmosferyczne. Piękna zima. Piękna zima. Jedziemy gdzieś w pole. Kręcimy sobie w prawo. Będzie fajnie.
tak się jedzie prosto jeepem. Niestety ABS przeszkadza w takiej zabawie. Dobra. Oj, chyba trzeba zawrócić. Chyba bez napędu się nie obędzie. Kurde, brakuje ręki, żebyśmy w ogrodze nie przygrzmocili. Napęd daje radę. Bez napędu to ja bym tutaj nie dał rady wyjechać. No, to jest nieznana dla mnie droga. Oj, z napędem na 4 to idzie. No, w sumie bez napędu też szedł. Mocą. Oj, frajda jest. Troszkę sobie pojeżdżę. Później pojadę na zakupy. Samochód sobie doładuje, akumulator. Same korzyści. I tak się dzikiem jeździ. Autko się zajebiście sprawuje. Idziemy się powygłupiać dalej. Już pasy zapinamy. I jedziemy dalej. Frajda jest. Ale tutaj mamy fajną drogę, którą jeszcze nie jechałem. Widać, że poza mną mało jest zwolenników jazdy taką drogą. Tu ktoś ma jakieś gospodarstwo. A ja sobie jadę dróżką, gdzie ewidentnie jechał traktor. Ale jodełka na oponie traktora zrobiła, o, trochę ściąga, ale tylko trochę. Jest przygoda i to fajna przygoda. Sobie przejedziemy delikatnie, żeby nic nie rozwalić. Na razie jedziemy, w sumie ja jadę, sorry, muszę się oduczyć tego głupiego my. Jadę na tylnym napędzie. A tutaj też widać, że coś jechało, jakaś osobóweczka. O, to fajnie się tam. Oj, drzewo. Jednak nagrywanie z trzymaniem w ręku. Sorry za chrypkę. Wczoraj chodziłem bez kurtki przy minus 10 stopniach, więc trochę mnie mogło przewiać. Nagrywanie jedną ręką, bawienie się gazem na śniegu i tylny napęd, no, i ogrodzenie, to nie jest może fajny, czy fajny pomysł to jest, ale o, dróżka fajna. Można jeździć. Uhuhu.
Nie no, frajda jest, warto sobie w takich dróżkach pojeździć. Może się czegoś nauczę. O, typowo. O, widać w lusterku. Zamieć śnieżna. No, frajda jest. O, znowu mnie przewieje. Okienko trzeba zamknąć. Znaczy, na drogach publicznych, takiej jak ta, nie wygłupiam się oczywiście. Można się wygłupiać w granicach rozsądku na drogach takich wiejskich, jakichś bardzo mało uczęszczanych, ale na takiej drodze no, już się nie bawię. Żeby czasem komuś i sobie krzywdy nie zrobić. Koniec zabawy. Dziękuję ślicznie za oglądanie tego filmu i do zobaczenia kolejnym razem.